się nie zgodzić. To nie jest tak, że my w każdej okoliczności się dogadamy z drugim człowiekiem. Nie, tak nie ma. Bo to absolutnie mogą być ukryte interesy, może człowiek właśnie ich nie chcieć nazywać, z różnych powodów też. I może absolutnie okopać się na swoim stanowisku. I to będzie jeden z elementów takiego impasu w negocjacjach. I teraz ja nie mam takiego złotego środka właśnie powiedzenia abrakadabra czy jakiegoś pino 2854, który otwiera tego człowieka. Ja mogę poszukiwać tylko wspólnie z państwem na warsztatach czy w pracy indywidualnej sposobów, które zwiększą szansę na to, że się z nim dogadam. Że jak będzie chciał wykorzystywać koronawirusa do obniżenia ceny, zyskania dużej kwoty dla siebie, to mnie to przed tym nie uchroni moje chciejstwo. Mogę tylko zadbać o to, żeby zabezpieczyć siebie, czyli szukać takich rozwiązań albo takich metod, które pomogą mi ochronić się w tej relacji, żeby nie dać się wykorzystać. Żeby pokazać perspektywę na możliwość dogadania się. Chociaż, jeszcze raz, nie mam złotego środka. A teraz, Rafał, prosiłeś mnie o to, żebym podsumował cały algorytm. Tak, Leszku, tylko wiesz co, też się do tego jeszcze odniosę, bo tutaj padły bardzo konkretne zdania na czacie. Pierwsza rzecz... Tutaj jest, myślę, że o tutaj na przykład pani Marta Otremska napisała, że myślę, że trzeba mieć przygotowane kilka scenariuszy i je przećwiczyć. I absolutnie się z tym zgadzam, bo ćwiczenie powoduje nabycie pewnych kompetencji i łatwość też prowadzenia tej rozmowy. I tutaj bardzo ważna rzecz, że nie ma gotowego przepisu na rozmowę. Każdy z nas jest indywidualistą i tak też prowadzi się rozmowy, że nie ma recepty. Ale to znaczy, że trzeba się odnaleźć w każdej sytuacji. Oczywiście, że tak. Niemniej jednak bez przygotowania, bez takiego planu tej rozmowy, ta rozmowa często może pójść w niewłaściwą stronę. Dlatego to, co rozmawialiśmy na samym początku, że warto mieć te brzegowe cele, czyli co chcę osiągnąć minimum, ale co bym chciał osiągnąć maksimum, bo gdybym ja zapytał maksymalne, jaki jest cel, no oczywiście, no chcielibyśmy, żeby pieniądze zostały w firmie. To o tym wiemy i chcielibyśmy, żeby tak było za każdym razem, ale też są też pewne cele minimalne, więc jakby to, co tutaj Państwo piszecie, ja mówię, może mówić za siebie, tyle, że pewnie opowiesz sam, natomiast jak najbardziej warto to przećwiczyć, warto też być sobą. Tu nie chodzi o to, że teraz Leszek powie konkretnymi słowami i proszę, żebyście Państwo tak od jutra rozmawiali ze swoimi klientami. Absolutnie nie. To byłoby bez sensu, to byłoby sztuczne, nieprawdziwe, kwadratowe i nie dałoby żadnego efektu. Raczej ta nasza rozmowa ma być, Leszka sugestii mają być raczej podpowiedzią, jak należy taką rozmowę poprowadzić. Tutaj wiele tych wpisów jakby się do tego odnosi, że tu chodzi o budowanie relacji, empatia, zrozumienie drugiego człowieka. Natomiast jest kilka pewnych kroków nastawionych na współpracę, które są krokami sprawdzonymi, dobrymi, takimi, które mogą Państwu pomóc, ale równocześnie dać Wam poczucie, że zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, ochroniliście interesy swoje, ale również ochroniliście interesy swoich klientów. I to jest tak naprawdę klucz, żeby myśleć cały czas tą zasadą win-win, jeżeli ona jest oczywiście możliwa w dłuższej perspektywie. No. Teraz ja muszę powiedzieć? No wiesz, bo chciałbym, żebyś tylko podsumowanie. Odniosę się do tego, czym jest taki algorytm. To nie jest tak, ja jestem przeciwnikiem McDonaldizacji życia, żeby każdy mówił tak samo. Ja jestem zwolennikiem przygotowania się i poszukania takiego sposobu, który mnie uchroni, żebym w trakcie rozmowy na trudny temat dla siebie, żebym nie wpadł w emocje, właśnie w taką wynikającą z lęku, czy strachu, czy z irytacji i złości, bo obydwie te skrajności powodują, że wpadnę w różne zachowania, czyli jakoś się zachowam. W lęku i strachu będę oddawał wszystkie fruty, które mam w zanadrzu, a w złości wypłacę klientowi, co w efekcie może doprowadzić do zerwania rozmów i obrażenia się tego człowieka. W związku z tym, żeby nie wpadać właśnie w takie skrajne emocje, warto mieć standardy, algorytmy, sposoby, nie jeden, tylko wiele, na to różne scenariusze właśnie. Jeżeli powie tak,
to ja mam taką ścieżkę. Jeżeli to się wydarzy, to mam taką i taką ścieżkę. To daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, ale też możliwość czerpania z własnych zasobów. Bo ja mam taką wiarę, że Państwo macie w sobie ogromne zasoby, których w sytuacjach, kiedy macie dystans do sytuacji, korzystacie, wykorzystujecie swoje kompetencje, umiejętności, intuicję, do której serdecznie też i zachęcam, ale tylko wtedy, kiedy nie przeżywam tych trudnych emocji. Bo wtedy intuicja podpowiada najgorsze rozwiązania. I po to zachęcam Państwa do przygotowania sobie takiej rozmowy właśnie w takich krokach fundamentalnych. Zawartość Państwo włożycie do środka, czyli najpierw przygotowanie sobie, zweryfikowanie klientów, jakie mam cele dla poszczególnych tych klientów, do której kategorii mogę ich zaliczyć. I jeżeli podejmuje się wyzwania i rozmowy z nimi, to co warto zrobić, to w pierwszym kroku przedstawić swoją propozycję. Już mówiłem o intencjach oczywiście, o tym, żeby to zrobić zgodnie ze standardem, powiedzieć jaki cel, jakie mam intencje, z jakiego kontekstu te intencje wynikają i cel, który chcę podczas tej rozmowy zrealizować. No i przedstawić swoją propozycję wraz z jakimś krótkim uzasadnieniem, dlaczego właśnie w taki sposób chciałbym z Panem się dogadać. Na przykład to, żeby Pan zostawił ten wkład, który Pan wniósł tutaj na dłużej. No i teraz do pytania o jego stanowisko. Jak on sobie z tym, jak on się ma do tego? Jaka jest jego sytuacja? Właśnie zrozumienie jego świata, bo to mi pomoże, kiedy go zrozumiem, ten świat, poszukać takich rozwiązań, które mogą zadowolić i jego, i mnie, czyli w tym duchu wygrane, czyli dopytać, jeżeli mi odmawia, jeżeli ma swój pomysł, to nie przyjmować a priori, że ja rozumiem, dlaczego on właśnie tak postępuje, czy zachęcam do tego, żeby go zrozumieć, jego powody, że dla jednych cena ma jakieś znaczenie, dla innych absolutnie różne. Już też nie będę teraz dawał tutaj przykładu, bo nie chcę Państwa zanudzać takimi historiami z mojego życia, ale na tyle, na ile się spotkałem w życiu handlowym z rozmowami na temat cen, to za każdym razem ta cena miała inne znaczenie dla każdego z moich partnerów biznesowych, moich klientów. Więc warto nawet w takich sytuacjach dopytać. No i teraz zdefiniować ten problem negocjacyjny, czy też i go zaprosić, dać mu wybór, czy jest gotowy ze mną poszukać takich rozwiązań, które zabezpieczą tego człowieka, czy jego interesy, jego motywy, jego powody, ale też nie kosztem moich powodów. Czy jest gotów poszukać takich rozwiązań, które by zadbały o jedną i drugą stronę. Jeżeli tak, no to szukamy alternatywnych rozwiązań, pulę pomysłów robimy i decydujemy wspólnie, który pomysł będzie dla niego najbardziej adekwatny. I wtedy warto wyłożyć tą kartę i pokazać, mam takie rozwiązanie do tego, o czym Pan mówi, mam takie rozwiązanie, ale wybór należy do Pana, bo Pan wie najlepiej, który z tych moich pomysłów będą zabezpieczały najbardziej Pana potrzeby, ale też je chroniły mnie. Więc tym warto zakończyć. To jest oczywiście taki algorytm, sposób, w który ja wierzę, którego uczę wielu menadżerów w sytuacjach konfliktowych, bo to jest sposób na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w sytuacjach impasu, szczególnie w trudnych sytuacjach, takich, jakich Państwo się znaleźliście. Życzliwość, zrozumienie, uważność, troska i akceptacja innego świata. Okej. Leszku, ja w ogóle bardzo dziękuję, bo naprawdę nie wiem jak u Was, ale naprawdę potężna wiedza i naprawdę ja przyznam, że z przyjemnością. Ja bardzo lubię z Tobą rozmawiać, słuchać, bo naprawdę jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Natomiast wiesz, powiem Ci tak, z moich obserwacji, Leszek, widzę, że z naszą grupą tutaj słuchaczy przeszliśmy z fazy zależności do różnicowania. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zauważyłem. I dzwony, i w ogóle. Ale myślę, że o procesie grupowym to powiemy kiedy indziej, jak już będą inne czasy, może o zarządzaniu zespołem, bo rzeczywiście tak to wygląda. Więc moi drodzy, liczę, że zapisaliście. Ciekaw jestem, kto robił notatki. Bardzo proszę, żebyście zapisali, kto robił notatki z Was. Ale jeszcze tutaj takie hasło, nie wiadomo w jakiej rzeczywistości się obudzimy. Tak, nikt tego nie wie i to jest jedna z największych
pustek, którymi my się mierzymy, bo nie wiemy, jak to się skończy, nie wiemy, jak długo potrwa ta pandemia, jak to się przełoży na biznes, czy ta gospodarka będzie miała siłę do tego, żeby szybko się podnieść. Poprzednim razem wyszliśmy ogromną ręką z tego, właśnie dzięki i Państwa zasłudze, w tym właśnie małych i średnich przedsiębiorstw, które tak zwane misie sobie świetnie poradziły z poprzednim kryzysem. Mam nadzieję, że przy współpracy i takiej dzielenia się takimi najlepszymi praktykami też i z tego wyjdziemy. Ja mam ogromną wiarę w ludzi i w to, że współpracować warto i dzielić się tymi pozytywnymi sposobami na radzenie sobie w tych trudnych sytuacjach. Życzę tego Państwa z całego serca. Dziękuję, Leszku. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Czy ja w końcu mogę odzyskać głos? Notatki zrobione. Super. Tak, ja wiecie, no, jestem w biurze oczywiście, ale jak my sobie rozmawialiście, ja poszedłem zrobić sobie kanapki, kolację. Zjadłem, wykąpałem się. Dziecko. Rafał, powiem, ja w twoim wieku nie jadłem. No i teraz tak wyglądasz. Warto, żebyś coś zjadł jednak. Żartuję, oczywiście, bardzo ciekawa dyskusja i u Was, i tutaj w komentarzach, i to było najgorsze tak naprawdę. Myślę, że warto, żebyśmy zrobili kiedyś takiego live'a na temat podzielności uwagi, bo ciężko było się skoncentrować, właśnie słuchać Was, tutaj cały czas obserwować, patrzeć, ja jeszcze próbowałem komentować od czasu do czasu. No ale też i wrzucać nam na ekran, bardzo Ci dziękuję, bo to Ty robiłeś. Właśnie, a jeszcze takie wyzwania... Bo tam mi ginęło, a tutaj się pojawiało. Tak, właśnie Leszek mi dawał takie wyzwania, że przytaczał komentarze, które już mi dawno spadły, już 50 innych nowych się pojawiło, a nagle mi mówił jakimś komentarzu, który gdzieś tam był wcześniej, no i musiałem szybko tam... Bo nie było miejsca, żebym na bieżąco je powiedział. Tak, ale udawało się, myślę, w miarę sensownie. Bardzo Ci dziękuję za wsparcie w tej sprawie. Na zdrowie i smacznego. Tak, słuchajcie, panowie, no to wydaje mi się chyba, że kończymy te dzisiejsze spotkanie. No długo, 90 minut blisko nam to zajęło, wam to zajęło tak naprawdę. Także cieszę się, że sporo gości z nami zostało do samego końca. Nawet miałem pytania w międzyczasie, czy ta audycja będzie do odsłuchania później, czy ona zostanie na Facebooku. Tak, wszystkie zostają, co więcej, robimy tego, z tego też podcasty, więc później jest do wyboru, albo ktoś sobie odtwarza wideo, jeśli ma chęć używać dwóch zmysłów, czyli wzroku i słuchu, albo jeżeli chce iść na spacer i na rower, na przykład albo posiedzieć w wannie, może wtedy włączyć sobie podcast i tylko na słuchawkach odsłuchać sobie całej tej rozmowy. A komentarze, które się pojawiały, w zasadzie były odczytywane przez nas, więc rzeczywiście wzrok można sobie spokojnie tutaj wyłączyć akurat z tej naszej audycji. Panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam prośbę, tylko się nie rozłączajcie. Ja Was zostawię jakby na zapleczu. Jak zakończymy live'a, to wrócę do Was, to jeszcze sobie spróbujemy skomentować tą dzisiejszą naszą rozmowę. Także ostatnie słowo i pożegnanie z widzami. Leszku, przepraszam, Rafał, czy ja jeszcze mogę jedną kwestię, którą dzisiaj mówiliśmy? Proszę. A, no tak, umawialiśmy się, dobrze. Okej. Okay. Oczywiście, proszę bardzo. Moi drodzy, ja, ponieważ tutaj kilka osób też tutaj na tym live też mówiło o tym, że kilka rzeczy trzeba przećwiczyć, też mówił i Maciek o tym, że tutaj o procedurach warto wspomnieć. Przed tym live'em rozmawialiśmy z Leszkiem o tym, że rzeczywiście z samej rozmowy, to co słuchaliście, oczywiście tutaj jest dużo mięsa, dużo treści, dużo konkretnych narzędzi, ale powiem też jako szkoleniowiec i trener, że z samego słuchania, bez notowania, bez zaangażowania się wiele nie skorzystamy. Dlatego mamy taką propozycję. To jest oczywiście propozycja wstępna. Mamy dwie opcje takiej propozycji dla Was. Jedna to może być w formie takich sesji indywidualnych, czyli jeżeli ktoś z Was chciałby przegadać, przećwiczyć przede wszystkim taką rozmowę z gośćmi właśnie, czy złoty zaliczek, czy inne trudne sytuacje, których doświadczacie i potrzebowalibyście właśnie, niekoniecznie na forum, ale raczej w indywidualnej formie, to też taka opcja będzie dostępna. Dodam, że ona będzie płatna. Wiecie, tutaj oczywiście dajemy jak najwięcej tej wartości, natomiast w momencie, kiedy już robimy takie działania, ona wtedy będzie płatna. Druga wersja to jest wersja w formie szkolenia, również takiego online,
właśnie tylko i wyłącznie ten kawałek, tylko ten moduł, czyli właśnie jak w takim grupach 10-12 osobowych maksymalnie. I chciałem takie kontrolne pytanie mieć do Was. Proszę powiedzcie, co byłoby dla Was bardziej atrakcyjne, czy właśnie szkolenia takie indywidualne,